Hej siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przygody z powrotu do korzeni Football Manager 2017. Tak więc no standardowo myślę polecimy do kalendarza, gdzie w poprzednim odcinku wygraliśmy Super Puchar Polski z Wisłą Płock po zwycięstwie 1-0. Następnie druga faza kwalifikacyjna Ligi Mistrzów i Duda Lunch 5-0 w pierwszym meczu. Górnik Łęczna 3-1 w lidze, Duda Lunch 2-0 w rewanżu, tak więc awansowaliśmy do trzeciej fazy kwalifikacyjnej, gdzie w pierwszym meczu wygraliśmy z Dynamo Zagrzeb 5-2, fantastyczny wynik. Następnie Jaga oraz 1-0 w lidze i dzisiaj rewanż z Dynamem Zagrzeb, następnie Lechia Gdańsk. Myślę, że tutaj gdzieś wepchnięty zostanie mecz barażowy Ligi Mistrzów, jeśli oczywiście awansujemy, no a mamy naprawdę bardzo dobrą do tego okazję, no jeśli nie, no to dalej Krakowia Kraków w Pucharze Polski, Arka Gdynia oraz Lech Poznań w lidze. Tak więc ja już tutaj składzik mam przygotowany, a więc Kucz, Hanus, Hrabąszcz, Wanek, Klindo, Raubal, Adeniran, Szewczyk, Traore, Van Kamp, Legrand. Postanowiłem, że taki troszeczkę miszmasz tutaj zrobię dobrych, podstawowych zawodników z rezerwowymi, głównie dlatego, że za 3 dni gramy mecz z Lechią Gdańsk, która w tym momencie na pierwszym miejscu, ale to dwie kolejki na razie minęły, tak więc zobaczymy jeszcze jak to będzie. Co się jeszcze wydarzyło tutaj między odcinkami, to zaakceptowałem ofertę wypożyczenia Dawida Kownackiego, głównie dlatego, że no mamy tutaj napastników, którymi możemy rotować. Jest to Babeł, Van Kamp, Legrand, Kobylański. Kownacki jak na razie nie grał za wiele, tylko jeden mecz pucharowy. A na tym wypożyczeniu możemy sporo zarobić. Nie wiem, czy mogę wrócić tutaj do tego wypożyczenia. Chyba nie, ale oprócz tego, że będą płacić 70% jego kontraktu, czyli 1800 funtów tygodniowo, będą jeszcze płacić 24 tysiące funtów miesięcznie za wypożyczenie Kownackiego, tak więc te pieniądze bardzo by się nam przydały. Myślę, że jak na razie nie pozostało nic innego jak rozpoczęcie tego meczu, ale jeszcze mamy 6,5 miliona funtów na plusie. Tutaj jeśli wejdziemy w prognozę, no to niby za 3 lata gdzieś za 2,5 mamy być na minusie, ale myślę, że to kompletnie nie uwzględnia naszej wspaniałej postawy. Jeśli udałoby się nam dostać do grupy Ligi Mistrzów, to ten zastrzyk pieniężny byłby jeszcze większy i moglibyśmy podwoić nasz stan konta. Niełatwo przewidzieć wynik tego meczu, ale powiedziałbym, że wygra Pogoń Szczecin, choć walka będzie niewątpliwie wyrównana. Pogoń Szczecin powinna być w stanie powiększyć 3-bramkową przewagę z pierwszego spotkania, chociaż Dynamo Zagrzeb jest faworytem tego meczu. No ale to wygląda naprawdę świetnie. Tutaj zobaczcie, Tomek Korti już 6 bramek ma strzelonych w 3 spotkaniach w Lidze Mistrzów. Jedną w lidze, tak więc w sumie 7 bramek w 5 spotkaniach. Kurde. No cóż, oczywiście życzymy mu jak najlepiej. Jeśli by tutaj się jego kariera nagle jakoś miała zawalać czy coś, no to wtedy spróbujemy go odzyskać. Ale mamy Saubera, tak więc też nie jest źle. Zobaczmy tutaj skład Dynama, Semper, Geraldes, Majdana, Soldo. Okej. Okay. Hak, Baragan, Pele, Berisha, Mendoza. Mendoza, on chyba grał w pierwszym meczu, Milenkowicz oraz Bezera. Pierwsza akcja w 3 minucie i to Dynamo przy piłce Berisha, tutaj Raubal, ale na skrzydło do Haka. Jest rzutka w pole karne, uwaga, tutaj strzał, ależ Kucz! Cóż za interwencja naszego bramkarza, świetnie, jeszcze Kucze wszedł w tym spotkaniu, ponieważ on jeszcze nie rozegrał żadnego meczu w Lidze Mistrzów. A teraz jest kontra naszego zespołu, Traore do środkowania, ale za mocne niestety, jeszcze Raubal. Szewczyk z dystansu, ależ piękny strzał Szewczyka. No ale obroniony przez Sempera, jeszcze będzie rzut rożny i Szewczyk. Jest ośrodkowanie na dłuższy słupek, ale z drugiej strony teraz będzie stały fragment gry. Czyżby Adeniran? Tak jest. Adeniran, ośrodkowanie na krótszy słupek, Hrabąszcz, jest bramka po zmianie toru lotu piłki przez Wanka, tak więc Wanek z asystą, Hrabąszcz z bramką.
pierwszą w tym sezonie. I tutaj Hrabąszcz opuszczony całkowicie. Piłka odbija się jeszcze od poprzeczki. Jest 1-0. Kolejna sytuacja. Zobaczmy Traorę. Dośrodkowanie. Tutaj na spokoju. Van Kamp przed polem karnym. Ale znów strzał tutaj prosto w Sempera. Ależ pięknie. Pięknie lecimy już na początku tego spotkania. Aden Iran. Dośrodkowanie. Tutaj znów na krótszy słupek. Ale Milenkowicz dobrze ustawiony. Ale Klindo, Aden Iran, może na prawą stronę teraz piła. Okej, do tyłu, Hanus. Szewczyk. Legrand, Van Kamp tam wychodzi, Aden Iran już jest pole karne, Aden Iran. I 2-0. Van Kamp asysta, Aden Iran. To już jest jego czwarte trafienie w tym sezonie. Tak więc, no, bardzo ładny dorobek bramkowy Aden Irana, jak na środkowego pomocnika. No i zobaczmy to jeszcze raz, tutaj Aden Iran świetnie się podłączył pod tą akcję i jeszcze strzał po krótkim słupku, nie dał szans bramkarzowi. I Dynamo teraz rozpoczyna akcję, ale Aden Iran ze świetnym przechwytem, ależmy świetnie tutaj gramy. W Chorwacji, na wyjeździe. No ja rozumiem, taki bardzo dobry mecz w domu, ale co tutaj się dzieje, to przechodzi ludzkie pojęcie. Piąte trafienie Aden Irana w tym sezonie. Legrand z asystą. No przecież to jest coś pięknego, co tutaj widzimy. Znów po krótkim słupku, tym razem lewą nogą. No i tak kończy się pierwsza połowa, 3-0. Przecież to jest naprawdę znakomity wynik, ale panowie, pamiętajcie, nie wolno wam teraz odpuszczać. 55. minuta, zaczynamy od wznowienia gry. Traorę, Szewczyk. Traorę. Dobra piłka od Van Kamp, Legrand, ależ to Semper złapał, szkoda, bo no, chciałbym tutaj zobaczyć bramki Legranda właśnie. Uwaga, bo kolejna akcja, Milenkowicz w polu karnym, doskonale Hrabąszcz, Graldesz, Baraga, no Aden Iran tutaj minął się z piłką, Duda nad bramką. I znów wznowienie, tym razem przez Hrabąszcza, Vanek. Znów chciał tutaj długą piłkę uruchomić od razu Van Kampa, no niestety nie udało się. Obrońcy przejrzeli zamiary Vanka, ale Hrabąszcz teraz, ależ jak pięknie grają wszyscy zawodnicy. No tutaj nie mam się do czego przyczepić całkowicie. Raubal, może jakaś asysta Raubal? Jest Aden Iran i hat-trick! Hat-trick Aden Irana. I asysta Raubala i szóste trafienie w tym sezonie Aden Irana. I z tego co mi się wydaje, to chyba Aden Iran w tym momencie ex aequo, najskuteczniejszy strzelec naszego zespołu na spółkę z Kobylańskim. 61. minuta. Traorę. Szewczyk z Aden Iranem. No Aden Iran tutaj gra mecz życia. Raubal. Dawaj skrzydełkiem. Raubal pięknie. Coraz bliżej, ale no zablokowane dośrodkowanie i strata piłki Berisha. Ondrej Duda. Wszedł niedawno na boisko. Klindo, ależ tutaj powalczyli, ale Duda, jak świetnie się utrzymał przy piłce. Hani, nie ma gola. Berisha ze stałego fragmentu, ależ brama. Kurde, no nie będzie czystego kąta. Szkoda. Walon Berisha, czwarte trafienie w tym sezonie. No i zobaczmy jeszcze raz. No tutaj Kucz nawet nie sapnął. No kurcz, bardzo złe zachowanie. Ale lecimy od razu dalej. Aden Iran, wycofanie do bramkarza. No, żeby tutaj czasem Dynamo się jakoś nie przebudziło, nie dostało zastrzyku energii. Chociaż no, zobaczmy Van Kamp, ale traci tutaj piłkę. Hak, bardzo dobra obrona, ale bardzo jest zmęczony też ten lewy obrońca. Bezera, Klindo, zobaczcie, mimo żółtych kartek nasi tutaj środkowi świetnie radzą sobie w odbiorze. Raubal tym razem, no, utrzymał się przy piłce. Albo inaczej, ta piłka tak szczęśliwie wylądowała po tym rykoszecie, że znalazła się pod nogami Szewczyka. Aden Iran tutaj po czwartą bramkę. No ale tym razem się nie udało, może zaliczy asystę, nie. Stały fragment Berisha, Aden Iran tutaj cały czas znakomicie, ale... No ale konsekwencja jest tego taka, że Dynamo przy piłce Berisha, uwaga Berisha, no jest druga bramka tego zawodnika w tym meczu, piąta w tym sezonie. Naj. No ale i tak prowadzimy cały czas 4-2.
No, tutaj kurcz mogłeś troszkę lepiej, ale obrońcy w ogóle tutaj nie powinni zostawić tyle miejsca. Końcowa spotkania, tak więc ten wynik no, raczej nie powinien się zmienić. No albo inaczej, na pewno wygramy to spotkanie, bo raczej nie sądzę, żeby tutaj jeszcze Dynamo strzeliło dwie bramki. No, mogą strzelić jeszcze jedną, ale dwie to już raczej za dużo na ich możliwości oraz za mało czasu jest na to po prostu. Van Kamp, jest dośrodkowanie, ale do nikogo jeszcze Adeliran przed polem karnym próbował strzelać, strzał zablokowany i 30 sekund do końca, tak więc teraz pewnie jakaś kopanina będzie, no właśnie Kowal z odbiorem, Van Kamp, strata piłki, no jeszcze Bezera, oj tutaj Berisha, czy będzie hat-trick Beriszy? Nie będzie, jest tutaj rykoszet od naszego zawodnika i no sędzia powinien skończyć to spotkanie. Ależ groźny strzał Bezery. No i koniec meczu, tak więc panowie, jesteśmy w barażach oficjalnie i jeszcze wygraliśmy rewanż 4-2. Panowie, to było coś wyjątkowego. Hat-trick Adenirana oraz bramka Hrabąszcza, asysty Vanka, Raubala, Legranda oraz Van Kampa. No i lecimy dalej, tutaj Adeniran 5 bramek w Lidze Mistrzów, bramkę mniej od Cortiego, a tutaj Teddy Bergqvist, Szwed w tym momencie występujący w Malmo, jak na razie świetne występy i no niby tutaj, aha, bo teraz strzelił jeszcze dwie bramki, tak więc 9 bramek w 4 spotkaniach. Moi drodzy, więc nastał ten dzień 11 sierpnia 2023 roku, tak więc mamy losowanie barażu Ligi Mistrzów. W losowaniu 5 par uczestniczyć będzie ogólna liczba 10 zespołów, tak różnych jak Sporting Anderlecht, Kopenhaga, Helsinki oraz Pogoń Szczecin. Nie zostaliśmy rozstawieni, tak więc jednym z naszych przeciwników będzie Sparta Praga, Kopenhaga, Crvena Zvezda, Stjała albo Anderlecht. Uwaga! Crvena Zvezda! No to grubo. Okej, okay, zobaczmy. Ristić. No kurde, tutaj się spodziewałem, że się rozwinie znacznie lepiej ten zawodnik. Stojanowicz. Makiajdi. Kluczowy zawodnik. I młody talent Sasa Babeu, ale to jest nasz zawodnik w tym momencie. I zobaczmy jeszcze, co oni tutaj mają. Ristić, Stojanowicz, Lianko. Stefan Ilić, jak on tutaj się rozwinił? Też tak nie za bardzo. Luka Ilić. No, widzę, że tutaj bardzo dobrze rozwinięty ten zawodnik. Roberto Insigne. Palacios, Sinkraven. Kurde, mamy szansę. Mamy szansę, nawet tutaj Polaka mają. Kamińskiego. No, mogliśmy trafić gorzej. Tak więc, no cóż, bardzo fajne wyzwanie przed nami. Zobaczmy jeszcze w kalendarzu, kiedy zagramy z Trweną. Tak więc zagramy. Zagramy tak, ostatni mecz dzisiaj, to będzie pierwszy mecz w barażach z Crveną. Trzecia kolejka przed nami, którą zaczniemy w składzie. Manią, Vanek, Sauger, Heller, Grzelak, Dobias, Pisz, Villarroel, Klęsi, Kobylański, Babeł. Pogoń i Lechia prezentują bardzo wyrównany poziom, sądzę, że najbardziej prawdopodobny jest remis. Zobaczymy. I Lechia w składzie, Bułka, kurwa, niezmordowany. Bramkarz Lechii Gdańsk. No tutaj w sumie z Chelsea. Bardzo ciekawie wygląda i dopiero 23 lata, tak więc Bułkę w sumie mogę śmiało polecić. Anderson, Janicki, Simon Stępiński, Albanese, Szymański, Ptacek, Vela, Wolski, Guedes. I rzut rożny, Szymański. Dośrodkowanie, bardzo dobrze sobie tam radzimy. A dokładnie Vanek, jest odbiór, ale nie, utrzymał się przy piłce na lewym skrzydle zawodnik Lechii, a tutaj Babeł i sam na sam, stary, dawaj. Nie ma, słupek! No i Manią znów od bramki.
Znów tutaj na Kobyleńskiego, znów niecelnie, ale tym razem po zagraniu, no niestety, znów strata piłki, Ptacek. Guedes, dobrze Wanek, jest Kobylański, jest Babeł. Wycofanie piłki, Villarroel. Tak się zastanawiam właśnie, czy nie sprzedać czasami Villarroela. Nie gra jakichś niesamowitych spotkań Babeł, ale znów, kurde, tutaj prosto w bramkarza. Gramy dalej tą akcję, tak więc dokończę myśl o Villarroelu. Chociaż uwaga, nie ma czasu, bo jest Guedes i jest strata bramki. Kurde, niestety, 1-0 w tym momencie. Przegrywamy z Lechią Gdańsk. Zobaczmy jeszcze raz. No tutaj Wanek troszeczkę sobie odpuścił. Guedes to doskonale wykorzystał. Też nie było tam asekuracji. No i strata bramki. I znów stały fragment. Kobylański przed polem karnym. Babeu znów nic z tego. No ta niewykorzystana okazja, nawet dwie Babeu się na nas zemściły. Lechia od wyrzutu z autu. Vela, Anderson. Tutaj z Szymańskim dobra wymiana podań, ale no, Villarroel teraz dobry wślizg, ale piłka nadal pod nogami gości. Guedes, Ptacek, tutaj pewnie na prawą stronę, no właśnie, Vela, Heller, ależ dlaczego tam stał i słupek, nie ma gola, jeszcze wybijamy piłkę na aut. No i pod koniec pierwszej połowy Kobylański doznał kontuzji. Tak więc w jego miejsce tutaj wziąłem na rezerwę Kownackiego. A więc zagramy teraz Kownacki z Babeł. Tak więc Kobylański, potencjalny uraz pachwiny. Kurde, proszę cię FM-ie, nie wypierdziel nam Kobylańskiego na kilka miesięcy. Oczywiście jestem rozczarowany, tutaj słabo w każdej formacji. Panowie, nie możemy dopuścić do tego, żeby przegrać to spotkanie. Ale akcja na rozpoczęcie drugiej połowy. Guedes strzela drugą bramkę po asyście Veli. No zobaczmy. No tam nie było komu dobiec. Tutaj no beznadziejne zachowanie naszych obrońców. Guedes całkowicie osamotniony, opuszczony. No zobaczmy. Kolejna akcja. Clancy. My przeszliśmy już tutaj na ofensywę. I pisz. Villarroel z pierwszej piłki do Babeł. Babeł z dystansu. Bułka dzisiaj naprawdę dobrze broni. Kolejne dwie zmiany już przeprowadzone w naszym zespole, czyli Hanslik oraz Adeniran. Piłka na Babeł, ale tutaj doskonale Janicki sobie poradził. No ale zobaczmy. Ależ błąd Babeł! Ja pierdolę! No już powinien tutaj być remis albo nawet hat-trick Babeł i 3-2. No Babeł, spadek oceny na 6-2, bo ile przecież tych 100% sytuacji będziesz miał, zanim strzelisz bramkę? Hanslik, Babeł. Babeł, już w polu karnym, Babeł i znów nie ma gola. No i to już jest końcowa tego spotkania, no tak więc przegramy ten mecz. Chociaż no zobaczmy, jeszcze Adeniran, Kownacki. Grzelak, Hanslik. Babeł. No tutaj rozgrywamy sobie, szukamy miejsca, Kownacki. I bułka. No i koniec meczu, moi drodzy. Ja tutaj chciałem kontynuować naszą serię bez porażki. No niestety, tak więc awans do barażu Ligi Mistrzów przypłaciliśmy porażką w lidze z Lechią Gdańsk u siebie. Tak więc oczywiście jestem bardzo rozczarowany każdą formacją. Musicie o tym wiedzieć, że takie spotkania nie przystają nam, obecnym mistrzom Polski. No i Babeł, dzisiaj stanowcze rozczarowanie tego napastnika. A więc no, jak na razie przegrywamy tutaj pojedynek o liderowanie w Ekstraklasie, chociaż taka sama liczba strzałów, no ale gdyby Babeł wykorzystał swoje okazje, byłoby znacznie lepiej. I zobaczmy jeszcze kontuzję, 3-4 tygodnie bez Kobylańskiego. No szkoda, bo już tutaj łapał świetną formę przecież. 5 spotkań, 6 bramek, 3 asysty. 8,06 średnia. Dziękuję, naprawdę dziękuję. Football Manager, kurwa, ty lubisz tak robić. Ileż to już razy tak było. I kolejny mecz przed nami, tym razem Puchar Polski, Krakowia Kraków.
Na wyjeździe zagramy ten mecz w składzie Kucz, Hanus, Hrabąż, Heller, Klindo, Raubal, Adoniran, Hanslik, Traore, Van Kamp, Legrand. Zapowiada się zacięty pojedynek, o zwycięstwie zadecydują zapewne dopiero rzuty karne. No oby nie. Oby nie, przecież tak dobrze tutaj się spisujemy, że nie możemy tutaj remisować, kurde, z Krakowią. Jasiński, Łukacz, Kral, Bouchard. No zobaczmy, jak ten zawodnik tutaj się rozwija oraz spisuje. Za 500 000 tutaj ściągnięty do Krakowi. No ładnie, ładnie wygląda Mohamed Bouchard. Ale wartość już mu troszkę spadła. Jaroszyński, Zilkić, Lach, Klinga, Frankowski, Nowotnik, Ryczkowski. Van Kamp, ze stałego fragmentu wrzutka w pole karne. Jednak nie zdołaliśmy oddać strzału. Jeszcze Pogoń Szczecin. Adeniran, Raubal. Raubal, wrzutka w pole karne! Ależ Legrand! Doskonała okazja na bramkę. Niewykorzystana. Zaczynam od wyrzutu z autu na wysokości naszego pola karnego. Zikić, Lach, Nawotnik. Tutaj odbija się piłka od zawodników Krakowi. Nitraore przejmuje. Dawaj tam do przodu trzeba było zagrać szybciej do Van Kampa. Już krakowiacy zdążyli wrócić i jest gol. Jest gol, bramka samobójcza Krala. Tutaj chyba powinien asystę dostać Traore Van Kamp, ale chyba nie dostanie. No nie wiem czemu, powinna być asysta naszego zawodnika. No i zobaczmy, Legrand do tyłu, do Hrabąszcza, Klindo. Aż wysoko tutaj nasi obrońcy ustawieni, Raubal. Oj, tym razem niestety słabo, Jaroszyński sobie świetnie z nim poradził, ale tutaj też tak na uwolnienie. No dali nam piłkę za darmo, no i Heller, budujemy teraz akcję. Heller, ależ tutaj dobre podanie do Van Kampa. Van Kamp, ależ mięciutko, ale Legrand. Znów słabo i Adeniran obok słupka. Kral, czyli jak na razie strzelec jedynej bramki w tym meczu. Frankowski ze skrzydła, oj, zdołał dośrodkować, ale tutaj Kucz świetnie uprzedził Ryczkowskiego. I Kucz, ale bardzo złe wznowienie gry. Lach, Zikić, Klinga, Lach. No ładnie sobie tutaj grają piłką zawodnicy z Krakowa. Frankowski przeszedł tam Adenirana, Frankowski dośrodkował i jest gol! Gol Ryczkowskiego. Pierwszy w tym sezonie. Po podaniu Frankowskiego, no tutaj Frankowski zrobił naprawdę robotę ze skrzydła. Jeszcze zdołał dośrodkować, no a tutaj trzech obrońców, żaden nie wyskoczył, no ja tego nie rozumiem. Van Kamp. Znów miękko w pole karne, ale nie potrafimy wygrać pojedynków główkowych. Tak więc myślę, że tutaj zagramy na niskie dośrodkowania. Adeniran wrzutka, ale tutaj oddajemy piłkę za darmo Jasińskiemu. Krótkie wznowienie gry i tutaj przydałaby się strata, chociaż utrzymał się ładnie przy piłce Frankowski. Nowotnik, Lukacz. Klinga. Jest przechwyt. Hanslik. Adeniran. Adeniran wrzutka. Van Kamp. I nie ma gola. Bouchard wybija z linii bramkowej. Ale gramy dalej. Jasiński. Co teraz wymyślisz? Znów krótko do Boucharda. Jasiński. I... ależ ładnie tutaj Frankowski. No jak na razie myślę gracz meczu. Frankowski. Ryczkowski. Doskonale Adeniran. I doskonale też celne podanie do Van Kampa. Van Kamp tutaj w dryblingu oraz w rajdzie. Legrand, jest gol! Jest gol Legranda, ale tutaj trzeba pochwalić Van Kampa za tą akcję. No i też Adenirana za zastopowanie przeciwnika i dobre podanie do Van Kampa. A ten zalicza kolejną asystę i Legrand. No ładnie, jest bramka tego zawodnika. Jeszcze Traore, stały fragment Traore, celnie, ale Jasiński łapie piłkę. Od bramki znów krótko Krakowia, jest przechwyt, Hanslik. Za Deniranem już Van Kamp, ale właśnie nie miał do kogo zagrać, więc wycofał piłkę. Hanslik, Legrand, Van Kamp z pierwszej piłki, no i Jasiński tym razem paruje na rzut rożny. 10. strzał naszej drużyny i Adeniran. Tym razem mniej więcej na środek pola karnego, ale tutaj Jasiński nie miał problemów.
I tak kończy się pierwsza połowa, tak więc prowadzimy 2 do 1, ale panowie, nie wolno się wam zdekoncentrować i lecimy z drugą połową. Klucz od bramki, no tutaj zobaczcie, Cracovia oddała jak na razie tylko 2 strzały, udało im się strzelić jedną bramkę, tutaj Legrand nie wiem co próbował zrobić. Jeszcze Van Kamp, Hanslik, ale tutaj no Jasiński wyczuł. I też miał sporo czasu, bo ten strzał nie był jakiś ultramocny. Adniran. No to jest zdecydowanie nasz najlepszy zawodnik. Adniran też najbardziej wartościowy, niecałe 2 miliony funtów, to jest jego obecna wartość rynkowa. Van Kamp, poprzeczka, nie ma bramki, jeszcze Adeniran, jest gol Adenirana. I w tym momencie Denis staje się naszym najskuteczniejszym zawodnikiem. Szkoda, że tutaj nie weszła ta bramka od razu Van Kampowi. I zobaczmy jeszcze raz, no tutaj bramkarz nie zdążył wrócić. I jeszcze, chociaż w sumie piłka odbiła się jeszcze od Jasińskiego, ale na szczęście wpadła do siatki. Van Kamp ze stałego fragmentu nad bramką niewiele brakowało, a my ze zmianą Kowal za Robala. No, gdyż Pisz został zmieniony, ale gol! Ale gol Frankowskiego! Pierwszy w tym sezonie również, tak więc no, widzę, że tutaj nie za często strzelają. Ale Frankowski, bardzo ładny strzał, no i tutaj kurde, dlaczego nie dałeś rady, no? Van Kamp. Van Kamp do środka, Hanslik, Pisz, czy będzie strzelał Pisz lewą nogą? Ależ tutaj było blisko, celny strzał Pisza, no ale tylko rzut rożny. No, 3-2, jeszcze sporo czasu, jeszcze ponad kwadrans. Ach, tam Heller wyskakiwał, nic z tego, jeszcze Kowal. Kowal ze stałego fragmentu, ale tam nie było żadnego naszego zawodnika. Jeszcze raz Kowal, Van Kamp. Przegrywamy te pojedynki główkowe, raz za razem, Pisz, Heller. Hanslik, Traore z dystansu i nie interweniował Jasiński. 84. minuta, my już mamy wszystkie zmiany przeprowadzone, jeszcze na boisku. Oj, uwaga, Ryczkowski, nie ma gola. Na boisku Szewczyk za Hanslika. Mamy wyrzut z autu, Kowal, Legrand. Dośrodkowanie, Traore, nie ma gola, słupek. Od bramki Kucz. No tutaj chyba 30 sekund w ogóle ukradł. W tym meczu jeszcze Kowal. Kowal był bez kontraktu. Podpisałem z nim kontrakt za 70 funtów tygodniowo. Tak więc no, to jest zawodnik, który może tutaj się rozwinąć mniej więcej do poziomu Raubala. Jeśli będziemy dawać mu oczywiście szansę na grę, co dzisiaj właśnie otrzymał. Pisze z faulem, dobrze, bo tutaj każda sekunda jest na miarę zwycięstwa i awansu do kolejnej rundy. Pekar dośrodkowanie, oj, Ryczkowski, ale tutaj Kucz świetnie, że to złapał i 15 sekund do końca meczu. Traore, dobrze, teraz się po prostu utrzymajmy przy piłce do końca. Traore, bardzo ładnie, Szewczyk, Van Kamp, strata piłki, ale koniec meczu, jest zwycięstwo. Daliśmy radę, ale panowie, mogło być lepiej, chociaż tutaj ich pochwalę, bo jest zwycięstwo i lecimy dalej. Okej, Pogoń Szczecin zwycięża, nienaganna technika kluczem do zwycięstwa, no i Frankowski, piłkarz meczu, no tutaj mogliśmy się tego spodziewać. Bardzo dobry mecz Przemka, otrzymaliśmy 2000 funtów i w trzeciej rundzie spotkamy się z Arką Gdynia. No, następne spotkanie trzeba wygrać, żeby utrzymać bliskość tutaj do kolejnych zespołów, bo jak widzicie w tym momencie dopiero 7 miejsce, no ale to jest te 3-4 kolejki dopiero za nami. No, gramy z Arką Gdynią, z zespołem, który jak na razie zdobył tylko jeden punkt w Ekstraklasie. No i składzik na to spotkanie. Manią, Wanek, Sauger, Hrabąszcz, Grzelak, Dobias, Pisz, Szewczyk, Clancy, Van Kamp, Babeł. Następne dwa spotkania mamy blisko bardzo siebie. Zagramy z Sveną Zvezdą oraz z Lechem Poznań. Wszystkie, myślę, nasze najmocniejsze armaty wyślemy na Svenę Zvezdę. I mam nadzieję, że Babeł dzisiaj no, w końcu strzeli pierwszą bramkę w barwach klubu. Remis jest od początku przeznaczeniem tego meczu, no oby nie, oby tutaj były 3 punkty i doskok do drużyn tutaj z 9 punktami.
i składarki, Kuchta. Zobaczmy, jak ten się rozwija. No, 27 lat już w sumie. I tak sobie bym powiedział, tak sobie. Kramaric, Angela. Ty, doskonale go kojarzę. Chyba tam z poprzednich karier, albo nawet może i z Watfordu, z poprzedniego FM-a. Cichocki, Lucic, Sadane, Lazzarini, Michalak, Urban, Wojach i Brymer. Zaczynamy i to Arka Gdynia przy piłce. Oj, wrzutka w pole karne, pisz, znów Sadane, Wojach, niecelnie. Teraz my zaczynamy od wyrzutu z autu, dobiec, ale beznadziejnie. Michalak, ale też to wybicie piłki słabe. Pisz, Van Kamp, nie oddaje strzału jeszcze Van Kamp. Szewczyk na prawą stronę, Dobias. Piłka wraca do naszego rozgrywającego. Van Kamp tam na lewej stronie, chociaż Babeł w polu karnym. Jest Clancy, wrzutka. Jeszcze pisz przed polem karnym, pisz! Ale nie ma gola. I nie ma też rzutu rożnego, a teraz Arka zaczyna swoją akcję. Van Kamp, Babeł tutaj uprzedzony, Grzelak, Dobias. No Dobias tak jakby obniżył loty ostatnio. Jeszcze pisz, Babeł z Van Kampem, Babeł i to musiała być bramka. Jest w końcu pierwszy gol Sasa Babeł w naszym klubie. No i teraz miejmy nadzieję, że zacznie się strzelanie tego zawodnika, bo przecież ściągnęliśmy cię tutaj jako nasz najlepszy napastnik za Kortiego. Kolejna akcja, Dobias. No masz tutaj troszeczkę miejsca, teraz do środka możesz zagrać. Dobias między dwóch zawodników, świetnie sobie poradził, pisz. I znów Kuchta broni strzał pisza, tym razem będzie z tego jeszcze rożny. No i zobaczmy, Dobias. Dobias, dośrodkowanie na krótki słupek, tam Wanek próbował, jeszcze raz Dobias, po ziemi, ale Babeł tutaj nie doszedł do piłki. Teraz akcja z drugiej strony boiska, ale Szewczyk doskonale i celnie do Babeł. Sasa, Van Kamp, Van Kamp, ale znów Kuchta, ładna interwencja, no jak na razie 5 strzałów, 4 strzały celne, pogoni Szczecin. No i Dobias, co teraz wymyślisz? Dobias, ale tutaj Kuchta świetnie łapie piłkę. Końcowa pierwszej połowy, no mamy 30 sekund do końca pierwszych 45 minut. Pisz, Clancy, Szewczyk, tutaj jeszcze Dobias doznał lekkiej kontuzji, tam mu kondycja spadła nawet do 51%. No ale to było tylko tam obicie uda. I jeszcze Babeł, ale myli się minimalnie. I tak kończy się pierwsza połowa, jak na razie 1-0 skromnie i panowie, nie wolno wam teraz odpuszczać. Tutaj się zastanawiam nad tę zmianą Chrabąszcza, bo ocena tylko 6-3 i raczej, no w sumie nie wiem, no podejmę to ryzyko i zostawię go jeszcze na boisko. A jednak Dobias doznał kontuzji w końcu, no niestety jest to potencjalny uraz uda. Tak więc w jego miejsce, no mamy tutaj Kowala na prawym skrzydle, tak więc ten młody zawodnik będzie musiał zastąpić Dobiasa w tym meczu. No i do Chrabąszcz jeszcze cały czas pozostawiony z oceną 6-3. Clancy, wyrzut z autu, ale beznadziejny, Lazzarini. No, celne podanie do Krysiaka, tutaj Chrabąszcz, proszę bardzo, jaki odbiór perfekcyjny. Van Kamp. Jeszcze tutaj pisz, świetnie sobie poradził Van Kamp, ale nie zauważył na lewej stronie. Dopiero teraz piłka do Clancy'ego. Babeł, jest druga bramka. Bardzo dobrze. No i właśnie, to jest to. Zaczynamy strzelanie naszego najlepszego napastnika. Clancy, dobre przyjęcie, fajne podanie. I tutaj, no, Babeł tym razem wyprzedził obrońcy i mamy 2-0. A teraz akcja Arki, Urban, ale tutaj spokojnie ma nią. Jak na razie tylko jeden niecelny strzał Arki Gdynia w tym meczu. Ma nią długa piłka do Babeł, ale doskonale Van Kamp. Babeł. Tutaj do pisza właśnie jest Kowal. Kowal, dośrodkowanie Babeł, ależ kurde, tak blisko hat-tricka. Bardzo ostro Arka gra w tym spotkaniu. Druga już kontuzja, tym razem Grzelaka. Więc w jego miejsce, no tutaj myślę, że nie kto inny jak Klindo.
do przodu, tak więc już niecała minuta do końca, no raczej nic się już tutaj nie stanie złego dla naszego klubu, no jedynie możemy stracić jedną bramkę, a to i tak w konsekwencji 3 punkty do tabeli dla naszej drużyny. No jeszcze trzeba tutaj zobaczyć, jak Legia oraz Lechia poradzi sobie w swojej czwartej kolejce. Fajnie by było, gdyby pogubili punkty i wtedy mielibyśmy łatwiejszy dostęp na szczyt ligi. Jak na razie tutaj Jagiellonia nas jeszcze wyprzedza, ale to 4 kolejki, tak więc tutaj jeszcze naprawdę wszystko się może zdarzyć. No i koniec meczu, 2-0. Tak więc dobra robota, jest czyste konto Maniona. Oczywiście gracz meczu Babeł za 2 bramki, asysta Clancy'ego oraz Van Kampa. No i czwarte miejsce. Tak więc Van Kamp po raz 25 w lidze. Vanek już setny mecz w karierze, Babeł 2 pierwsze bramki w klubie i Klindo 75 mecz w barwach klubu. I zobaczmy teraz te dwie kontuzje. Grzelak 4-5 tygodni. No, Klindo będzie musiał tutaj ogarniać defensywę, znaczy pozycję defensywnego pomocnika. Dobias, na szczęście Dobias tylko 1-2 dni. A ile ja wiem, że my tutaj mamy defensywnego pomocnika, który może dobrze zagrać. Czy to Kucharski? Chyba nie. Piotrowski też raczej nie. Ten chyba. Ten Kacper Kucharski. Tak jest. Dobre mecze w juniorach, w rezerwach naszego klubu. Więc myślę, że Kucharskiego trzeba będzie dowołać do naszego głównego składu. I ten odcinek zakończymy nie byle jak, bo spotkaniem w barażach Ligi Mistrzów z Feną Zvezdą zagramy to spotkanie w składzie. Manio, Vanek, Hanus, Heller, Klindo, Raubal, Adniran, Hanslik, Traore, Van Kamp, Babeł. Nie spodziewam się, by Fena Zvezda zawiodła w tym meczu. Powinno wystarczyć im umiejętności, by Pogoń Szczecin nie miała czego szukać w tym spotkaniu. Są faworytami. Zobaczmy jeszcze, w jakim składzie wystąpią. Von Balimus, Miguel, Liankus, Tokić, Ristić, Palacios, Sinkraven, Stojanowicz, Ilić, Insigne oraz Ilić. Pierwsza sytuacja od wyrzutu z autu, Babeu, Raubal, jest wrzutka. No ale wybijają obrońcy Sveny, Hanslik, a i strata piłki. I teraz trzeba uważać, gdyż Ilić już w akcji, chociaż Hanus ładnie wybija piłkę. Daleko. Oddala zagrożenie. Vanek, ale prosto pod nogi Ristića. No i uwaga, Stojanowicz. Oj, Palacios. Palacios tutaj kontuzjowany, ależ. Oj. Co to miało być? Stefan Ilić z 6 trafieniem w tym sezonie. Zobaczmy to jeszcze raz. Palacios. Dośrodkowanie. No tutaj wybijaliśmy piłkę, ale. Ale Hanus w Vanka. Od razu kolejna akcja, Von Balimus, dalekie wybicie, ale tutaj Traore. No, Babeu. Babeu w polu karnym, ale strzał za słaby. Raubal od wyrzutu z autu, Babeu. Raubal, dośrodkowanie, Van Kamp, Hanslik! Nie ma, za słaby ten strzał. No i można powiedzieć, że to my przeważamy. My już oddaliśmy 5 strzałów. To my mamy większe posiadanie piłki. Adeniran. Van Kamp, chociaż to nie do niego było zagranie, Traore. No ale tutaj Balimus jak na razie wszystko wyłapuje. Ale zaczynamy od autu. Van Kamp, Traore. Van Kamp przed polem karnym, Heller. Celny strzał naszego obrońcy, ale znów Balimus górą. Rzut rożny dla Sveny, Ilić. I nie ma gola, ależ tutaj było niebezpiecznie. Od bramki Manią. Ależ beznadziejnie. Insigne. Klindo tutaj w odbiorze. Jest dobra nasza piłka. Van Kamp, ale spokojnie, spokojnie stary. Możesz zagrać do tyłu, nic się nie stanie. Kurwa. Dobrze ustawiony Klindo, chociaż tyle. Hanslik do prawej strony. Raubal, może jakiś rajd prawą stroną. Dośrodkowanie, tutaj jest Babeu i nie ma gola. Najlepsza okazja naszego zespołu i Babeu to zjebał. Babeu od stałego fragmentu. No tutaj wybijają piłkę zawodnicy z Serbii, Hanslik.
Hanslik, kurwa macia, miałem właśnie powiedzieć, nie daj sobie odebrać piłki, ale dobrze, że tutaj Hanus wystawiony na środku, najszybszy z naszych obrońców. No ale jest ciężko, naprawdę ciężko, chociaż mamy sporo sytuacji, to nawet więcej sytuacji niż Svena. No ale co z tego, oj Palacios i to będzie brama. No niestety. Insigne z czwartym trafieniem w tym sezonie. No i tutaj Palacios, no Traoré, tak jakby zgubił krycie. No i tutaj no Manioł nie miał już żadnych szans. Tak kończy się pierwsza połowa, panowie, no jak nie mamy zastrzeżeń, kurwa, zastrzeżenia same mam. Jest stały fragment gry, może ze stałego fragmentu, no nie tym razem, jeszcze Babel urał bal. Nie było faulu, a Deniran. Kurwa mać. Ależ, jeszcze tutaj po rykoszetach, ale Balimus. No, jak dla mnie, gracz meczu. Kolejna okazja i Adeniran z odbiorem. No tutaj bardzo by nam się przydała chociaż jedna bramka strzelona na wyjeździe. Babeu do lewej strony, Traoré, ale to podanie takie za plecy, że Traoré musiał się cofać po piłkę. Jeszcze Van Kamp, Babeu. Dobrze, utrzymał się przy piłce, to jest najważniejsze. Babeu, jest Van Kamp i nie ma gola. Kolejna sytuacja, no sporo się dzieje, sporo strzałów, że zobaczcie, w sumie 28 obu drużyn, celnych 12. Oj, Hamary, dośrodkowanie Ilić 3-0. 3-0, więc no jeszcze z 2-0. Jeszcze nie byłoby dramatu, gdyby tak zakończyło się to spotkanie. Ale tutaj, no zniszczyły nas te zagrania na skrzydła Sveny. Jeszcze stały fragment w tym meczu Insigne, Sinkraven, Ilić. Jeszcze raz. Jeszcze jeden rzut rożny. No szkoda, pozytywów w sumie mało. Znaczy no jedynym pozytywem w sumie, który ja widzę, to to, że potrafimy stwarzać sobie okazję do strzału. Tylko, że no w tym meczu zabrakło wykończenia i 4-0, ja pierdolę. No teraz to już raczej jesteśmy bez szans w rewanżu. Tutaj całkowicie opuszczeni zawodnicy. 83. minuta, my przeprowadziliśmy trzy zmiany. Hrabąż, Pisz i Legrand za Vanka, Klindo, Van Kampa. A tutaj Svena, no, pod koniec meczu zaczęła pokazywać swoją klasę. I tutaj nie wypuszczają nas z własnej połowy. Sinkraven, Lianku, no może jakaś akcja tutaj. Wpuszczony Legrand, wpuszczony Pisz, Hanslik, ale nie ma przejęcia. I Manion tutaj jeszcze wznowi grę, ale to będzie koniec meczu. Kurde, może nie wykorzystaliśmy żadnej okazji w tym meczu. Szkoda. No cóż, panowie, nie jestem zadowolony. Tutaj Heller dostanie karę dwutygodniówki. Znaczy tygodniówki za ten mecz. No cóż, zawiniła nasza defensywa, ale również i ofensywa, bo nie wykorzystaliśmy żadnej akcji. A Von Balmus, czyste konto, już ma od 615 minut. No i to już koniec tego odcinka, moi drodzy, tak więc podsumujmy, co tutaj dzisiaj się działo. Zaczęliśmy w rewanżu z Dynamo Zagrzeb, ładnie wygranym meczu 4-2. Następnie porażka z Lechią Gdańsk w lidze 0-2, zwycięstwo w Pucharze Polski w drugiej rundzie 3-2 z Krakowią Kraków, wygrana z Arką Gdynia w Ekstraklasie 2-0 i porażka w barażach Ligi Mistrzów z Sveną Zvezdą 0-4. W następnym odcinku spotkamy się w meczu z Lechem Poznań, w rewanżu z serbskim klubem, następnie z Górnikiem Zabrze, Piastem Gliwice oraz Wisłą Płock. Tak więc, moi drodzy, to było wszystko jak na razie. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.